Ho, ho, ho. Cześć, witajcie z tej strony Hincul. I mam dla Was do przekazania sporo informacji. Nowych informacji, które pojawiły się wczoraj i dzisiaj. Co takiego chcę Wam zakomunikować? Pytacie mnie, kiedy zaczyna się nowy sezon. Nowy sezon zaczyna się już we wtorek, ale to nie znaczy, że jutro nie mamy nowości. Jest ich całkiem sporo. Od jutra zaczynamy specjalny event. Tak, specjalny event świąteczny fajnie, że coś takiego dodali, bo patrząc na przykład wstecz nie mieliśmy aż tak dużo takich fajnych w sumie rozwiązań, jakie tutaj nam prezentują. Dodatkowo mamy czołg, nie tylko jeden do zdobycia w tym evencie, i zaraz wam powiem, jaki jeden, z tego co wiemy, jaki jeden będzie do zdobycia, będzie nowy czołg do kupienia, trochę porażka, jak dla mnie, ale zaraz przekonamy się, patrząc na jego parametry. I mamy kalendarz adwentowy, gdzie również będziemy mogli zdobyć specjalne nagrody, jak i czołgi w tym kalendarzu. Tak więc zacznijmy sobie od operacji. Słuchajcie, zaczynamy od jutra. Do 9 stycznia mamy operację na ten oto pojazd Charlemagne, tak. Czołg ciężki, grałem ostatnio nim na live, ie. czołg ciężki nacji brytyjskiej. Czy warta maszyna jest grzechu? Owszem, warta. Mi nim się fajnie grało, dopóki nie wyszły czołgi lepsze po tym pojeździe. Na przykład Rino. Ostatnio grałem również Rino i ma takie same uszkodzenia, bo 440 na strzał. Przadunek jest o 2 sekundy krótszy, jeździ szybciej, potrafi więcej odbić. Ten pojazd brytyjski jest wart grzechu, fajne opuszczanie działa, w miarę dobrze, że opancerzona wieża, na przepychaczach naprawdę on się sprawdza. Oczywiście musimy mieć wsparcie, dlatego że ten przadunek jednak 12 sekund trwa dość długo. Tutaj alfa wynosi 440 na strzał. Abyśmy ten pojazd mogli zdobyć, musimy wykonywać misję. Tutaj będziemy zdobywali punkty punktów musimy nazbierać 250. Tak więc mamy sporo czasu, żeby się wyrobić z tym pojazdem. Dodatkowo będziemy mogli zdobywać jakieś tutaj zabawki, później te zabawki wymieniać na nagrody. No jest naprawdę sporo zabawy. To wszystko wam się pojawi w opcjach w grze już od jutra. Przypominam, od jutra to się zaczyna. Tak więc będziecie mogli sobie wymieniać te ala zabawki na różne nagrody. Tutaj macie podane Jakie nagrody właśnie będziecie mogli zdobyć, jeżeli będziemy robili tego Charlemagne. I oczywiście Vinnie Jones jest takim przewodnikiem akurat tych świąt w tym roku, bo w tamtym to mieliśmy Milę i Arnolda, a w tym roku jest to Vinnie Jones. Również będziemy mogli go zdobyć jako dwódcę 2D. Będzie również Vinnie, ale jako dowódca 3D tylko że już do kupienia za jedyne chyba 4000. Tak więc no wybrali akurat takiego aktora, nie innego. Tak więc co możemy na ten temat więcej powiedzieć? Chyba nic. Jeśli chodzi o operację tylko wyłącznie trzeba po prostu grać i tyle. Jest też operacja dla całej społeczności. Wota musimy nazbierać chyba 3 miliony 500 tysięcy, tak? Tutaj gdzieś to było napisane. Nie pamiętam gdzieś, gdzieś tutaj było napisane. I również dostaniemy specjalne. Słuchajcie, nagrody. Jeżeli chodzi o te dwa eventy, no bo to są dwa eventy, w których będziemy cokolwiek mogli zdobywać, jest jeszcze kalendarz adwentowy. Jak on wygląda? Słuchajcie, wygląda w ten sposób, że pojawi nam się on w grze. Codziennie musimy po prostu wchodzić i otwierać ten kalendarz. Ja już zacząłem z córką otwierać kalendarz adwentowy, czekoladki, tak czekoladki już zaczęliśmy, i od jutra będziemy mieli tutaj w grze. Otwieramy każdego dnia i każdego dnia otrzymujemy nagrody. Tutaj nagrody są różne, ale również mamy czołgi. Mamy świąteczny sprzęt garażowy, nasz nowy kolekcjonerski czołg. Świąteczny 2023 rok, czas premium, czyli dni konta premium, 3 dni dowódca świętego Mikołaja, 3D sprzęt garażowy i wiele, wiele więcej, tak więc no warto z tego skorzystać, ale na koniec, jeżeli otworzymy. Kalendarz skończymy 25 grudnia, wypadnie nam wtedy specjalna nagroda. Tą nagrodę będziemy mogli otworzyć nawet do 9 stycznia. Jeżeli ktoś nie zdąży, no to nie martwcie się. Po 25 do 9 stycznia będziecie mogli odebrać specjalną nagrodę. Nie wiem, jaka to jest nagroda. Trudno powiedzieć, może jakiś specjalny czołg, tutaj oni niby tak piszą, że to jest jakiś specjalny czołg, ale no, zobaczymy. Tak więc, słuchajcie, mamy fajną zabawę. Pamiętam, zawsze na PC coś takiego dostawali, że no, oni jeszcze sobie mogą ubierać choinkę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jest to o wiele, wiele jeszcze bardziej rozbudowane, no ale tu widać, Wargaming konsolowy też poszedł trochę w ten deseń i mamy właśnie coś takiego, że już to jest zaimplementowane do gry, a nie że musimy wchodzić na stronę, tak jak z tym kołem było, że tak samo z tymi dowódcami musieliśmy to robić przez stronę. No, takie zawracanie gitary, a tak wszystko będziemy mieli już w grze i bez problemu każdy, mam nadzieję, że sobie z tym poradzi. Teraz, jeśli chodzi o czołgi, jaki nowy czołg będzie? Słuchajcie, będzie nowy czołg Winnie Jones, będzie takim Tematem przewodnim, a jest to, oto właśnie ten czołguś. Med 9 poziomu, czołg nacji brytyjskiej, tak, ktoś powiedziałby, to kobra. Oczywiście, że to jest kobra, ta kobra, którą już mamy w grze. Tutaj, patrząc na ten pojazd, on jest takim standardowym pojazdem, dlatego że nie ma magazynka. Tylko, że działo, jest to właśnie takie same jak na Kobrze, dlatego że tak, penetracja 268 i to jest jego największa penetracja. Uszkodzenia na tej penetracji mamy 400 na strzał, ale również mamy tutaj pociski, tak zwane Hesze, gdzie penetracja wynosi 210, a uszkodzenia, jak dobrze polosuje, bo są to premium burzaki, tak? Tutaj mamy Alfę. 540. Jeśli chodzi o opuszczanie działa minus 10 stopni, podnoszenie 13, prędkość maksymalna, słuchajcie, 40 km na godzinę. Kobra identycznie jeździ, tylko że kobra to jest magazynek, tak, który przeładowuje ponad 30 sekund i mamy 4 pociski. Jeśli chodzi o czas skupiania 2,3, celność 0,36, takie najważniejsze rzeczy, słuchajcie. Najważniejsza rzecz przeładunek. 13 sekund przeładunku. Nawet jak zejdziemy do tych 10 sekund i zadamy te 400 na strzał, to jest jednak bardzo długo. A ten pojazd ma również wielkie problemy, jeżeli chodzi o prędkość pocisków. Zobaczcie, AP-ki, bo są to pierwsze pociski AP z prędkością tylko 1020 metrów na sekundę. Słabo, bardzo słabo. Hesze te pociski, Burzące premium Heshe 793, również tragedia, zasięg spota 380 metrów. Teraz popatrzmy sobie na parametry kobry. Penetracja jest identyczna, ale uszkodzenia nie są to 400 na strzał, a 360. Jeśli chodzi o pociski Heshe, tutaj mamy 210 peny, tak samo. Ale uszkodzenia są też mniejsze, bo 490, a prędkość pocisków, jak to tutaj wygląda? Słuchajcie, prędkość pocisków wynosi tragicznie mało. Pierwsze pociski nie są to APEKI, a hity. I prędkość pocisku 793. Jeśli chodzi o pociski drugie, Hesze również ta sama prędkość. 793. Przeładunek, tutaj jest podany przeładunek 50 sekund. No ja osiągnąłem tam wczoraj chyba nim grałem nawet około 30, 30 z czymś, tak? Tak więc e, ani jeden, ani drugi, bo są to medy. Po pierwsze nie jeżdżą jak medy, tylko jak czołgi ciężkie. Ani jeden, ani drugi nie mają dobrych dział. Jedyne co na przykład na kobrze, co jest fajne, to przeładunek między pociskami, bo wynosi on półtorej sekundy. Naprawdę tutaj trzeba sporo się natrudzić, żeby cokolwiek zrobić tymi pojazdami. Pokażę wam alternatywę, gdzie praktycznie nic was nie kosztuje, a jest o niebo lepszym czołgiem. A jaki to czołg? Ano, zobaczcie na to. Centurion Mark. 7.1 identyczne parametry jeśli chodzi o penetrację 268 210 uszkodzenia mniejsze o 10 bo tam mamy na tym nowym pojeździe 400 tutaj jest 390 jeśli chodzi o hesze bo tutaj też mamy hesze 480 ale zasięg spota 410 metrów jeździ o 10 km szybciej i najważniejsza rzecz. Słuchajcie, prędkość pocisków, porównajcie sobie tą prędkość, gdzie tutaj mamy aż 1478 na pocisku APCR, tak, są to APCR-y, 1478 w porównaniu do tamtych dwóch pojazdów, to jest kosmos, nawet na heszach mamy 1173, tak więc również o wiele, wiele lepiej. I przeładunek 11,2 sekundy. Gdzie ten pojazd będzie przeładowywał 13. I teraz ja zadaję pytanie Wargamingowi: czy wy orientujecie się, jakie w ogóle czołgi są w grze, jakie czołgi wy wypuszczacie? Bo to, w porównaniu do Centuriona, to jest jakaś porażka. Jeździ wolniej, działo gorsze, bo chodzi tutaj o prędkość pocisków, wierzą. Tutaj wieża zdecydowanie mniej odbije niż na Centurionie, bo Centurion on ma dobrze opancerzoną wieżę. Naprawdę dobrze opancerzoną wieżę. No i naprawdę świetnie tym czołgiem się mi grało. Dawno nim nie grałem, ale kto wie, może dzisiaj odpalę live'a i zobaczymy, właśnie sprawdzimy sobie, jak on sobie dzisiaj radzi w dzisiejszych warunkach. Ten pojazd. Tak więc, patrząc na nowy pojazd, który będzie do kupienia. Raczej nie polecam. A jeszcze zobaczmy sobie cenę. No tutaj, a tutaj jest właśnie wini 3D, tak. Winnie na pewno zakupię. Mamy bajery do garażu, będziecie mogli sobie wstawiać co tylko chcecie. I teraz pojazd, gdzie on jest? Czekajcie. A tutaj jest cena: 16 300. Czy warto? Nie wydaje mi się. Kurde, no normalnie. Masakra, jest to dziewiątka za 16 tysięcy. Gdzie teraz dają czołgi no, ósmego tieru, gdzie mają i bonus do zarabiania za 7 tysięcy powiedzmy, tak, tak, tak więc prawie połowa ceny. No a kolejna rzecz, pojazd jak dla mnie patrząc na parametry, tragedia, tragedia. Nie wiem po co w ogóle coś takiego dodają, gdzie mamy Kobrę i ona nie jest jakimś naprawdę dobrym pojazdem. Ech, oj, wargamingi, wargamingi, mogliście się postarać troszkę lepiej, no ale nic, słuchajcie, to jest informacja dla Was, jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, bo od jutra zaczynamy operację na nowy pojazd, Charlemagne i wiele, wiele innych, tutaj, bajerów, dowódców, niedowódców, itd. itd. Tak więc od jutra do 25 otwieramy również kalendarz adwentowy. A całość trwa do 9 stycznia. No i oczywiście w piątek, już jutro, dowiemy się, co takiego czeka nas w nowym sezonie. Ja obstawiam, że oczywiście będzie dwulufówka nowa amerykańska, tylko zastanawiam się, czy oni zrobią ją jako. 8. Tieru, czy może zrobią 10., a może wprowadzą dwie lufy na zimną wojnę? Gdzie dla mnie zimna wojna to jest totalna porażka. Nie da się grać w ten tryb teraz obecnie. Dopóki nie wprowadzą nowych map, zupełnie nowych, nie to, że wezmą sobie z drugiej wojny, tylko po prostu zupełnie nowe mapy, nie zaglądam kompletnie na ten tryb. Tak więc słuchajcie, takie wiadomości. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Najważniejsze, żebyście. Poznali co nowego od jutra się zaczyna. Trzymajcie się do usłyszenia hej.